Okej, teraz trochę o studiach jeszcze. Po jakich kierunkach najłatwiej jest zacząć w MBD? No tutaj macie takie przykładowe kierunki, właśnie jak elektronika, automatyka. Ja na przykład jestem po automatyce, mechatronika, czy różne inne rzeczy właśnie związane z mechaniką albo elektroniką, prawda? Czyli tam telekomunikacja, właśnie mechanika, budowa maszyn, inne takie typu rzeczy. No i oczywiście informatyka. No i to są takie kierunki, w których tam trochę będziecie mieli po prostu na studiach więcej styczności z jakimiś przedmiotami, które wam się mogą przydać, ale te kierunki trochę ułatwiają, ale one niczego nie gwarantują, dlatego że po pierwsze, po innych kierunkach też można pracować w branży embedded, a po drugie, no na studiach jednak jest dużo takich rzeczy, które się nie przydają w pracy i wszystkiego się trzeba jednak nauczyć. Też te studia to jest często czas, żeby właśnie porobić jakieś własne projekty, na przykład te semestralne czy jakieś dyplomowe. No i stricte, powiedzmy, program studiów nie zawsze jest taki adekwatny potem do tej pracy, no i aż tak się na to nie patrzy, na same te, powiedzmy, przedmioty na studiach, tylko na to, co umiesz po studiach i właśnie na sam fakt, że udało ci się to zamknąć, dobrnąć do końca. Dlatego ważne jest to, żeby po pierwsze umieć programować i umieć to pokazać na rozmowie i żeby mieć jakieś projekty, na przykład na GitHubie, żeby je pokazać. Ale jeżeli chodzi o kierunki studiów, to ja znam osoby po innych kierunkach, czy słyszałem też o tym, że takie osoby są spokojnie do branży embedded wciągane. Na przykład są osoby po matematyce, tam jakaś fizyka techniczna czy biotechnologia. Też na przykład budownictwo jest takim ciekawym tematem, bo jak ja szedłem na studia w okolicach tam 2007 roku, wtedy był wielki boom na budownictwo, wszyscy szli na to budownictwo, a potem był kryzys, no i bardzo dużo ludzi w ogóle po budownictwie się gdzieś przebranżowia i dużo jest opinii właśnie, że ludzie po budownictwie bardzo się dobrze nadają do programowania, ale ogólnie wydaje mi się, że po prostu po pierwsze wszystkie kierunki politechniczne mają jakieś tak zwane te umysły ścisłe i można się spokojnie odnaleźć, jeżeli się włoży w to trochę pracę, a poza tym praktycznie wszędzie teraz na studiach mamy coś z programowania, więc to tak jak mówiłem, dużo przedmiotów na studiach, nawet na tych kierunkach stricte pod to przygotowujących, tak naprawdę nie daje aż tak dużo, więc można to spokojnie nadgonić, będąc na innym kierunku. Tutaj Bazu pisze, że go książka Kardasia więcej nauczyła kodzić embedded niż studia. To może się zdarzyć, bo po prostu na studiach, jeżeli mamy wykłady, ćwiczenia, to no jesteśmy w stanie jakoś przebrnąć, na przykład te projekty semestralne czy właśnie dyplomowe. Możemy sobie tutaj zrobić coś takiego bardziej, co nas interesuje, co właśnie nam pomoże też zdobyć jakieś doświadczenie. No i to jest fajny taki sposób, żeby mieć ciekawy projekt, tak samo koła naukowe. Ogólnie z tymi pracami dyplomowymi to są takie dwie szkoły. Jedna jest taka, żeby wziąć sobie prosty projekt, który łatwo będzie szybko skończyć i nie kombinować za mocno, a druga to jest taka właśnie, żeby zrobić coś, jakąś fajną taką technologię sobie wybrać, która się potem do pracy przyda. A z kolei, kiedy robimy ten prosty projekt, to przy okazji właśnie w jakichś kołach naukowych czy hobbystycznie robić te rzeczy do pracy. Więc to są takie dwie drogi. Nie wiem, czy teraz, bo ja już studia kończyłem trochę lat temu, więc możliwe, że teraz się to trochę zmieniło, ale wydaje mi się, że to dalej jest dosyć adekwatne. Okej, i teraz gdzie możesz się dostać do pierwszej pracy, prawda? No bo embedded jest dosyć szerokie. No i jedną z takich opcji jest programowanie mikrokontrolerów. Drugą opcją jest Linux. Tu w Linuxie możesz się dostać do jakichś aplikacji, takich, no, często bardzo one są open source'owe. Możesz się dostać w ogóle do połączenia jednego i drugiego, czyli do Linuxa Embedded, czyli tam mamy trochę Linuxa, a z drugiej strony to jest mniejszy procesor, więc jest też trochę takich tematów związanych z mikrokontrolerami. Możemy też robić jakieś drivery, nie tylko pod Linuxa, mogą też być na przykład pod Windowsa, mogą też być jakieś jeszcze inne. Ja muszę powiedzieć, że najwięcej robiłem na mikrokontrolery, a z tymi innymi rzeczami zdarzało mi się dosyć sporadycznie. Jak było trzeba, to się dostosowywałem gdzieś do projektu i sobie radziłem, ale to
No, mi po prostu dużo bardziej pasowały mikrokontrolery i tego w tym się chciałem rozwijać. Natomiast jeżeli was na przykład bardziej by interesował, powiedzmy, Linux Embedded, no to spokojnie możecie się w tym kierunku rozwijać. Przy czym, jeżeli idziecie do pierwszej pracy, to może wam się nie udać dostać akurat do robienia takich właśnie projektów, jakie byście chcieli. Dlatego no często jest tak, że jeżeli chcemy dostać pierwszą pracę, no to idziemy po prostu tam, gdzie nas chcą. Później, tak jak mówiłem, mamy już wpisane w CV, że jesteśmy w jakiejś pracy, mamy jakieś doświadczenie, prawda? Też uczymy się tego doświadczenia komercyjnego. No i jeżeli programujemy w C, na przykład na Linuxa, no to później też możemy przeskoczyć na te mikrokontrolery, prawda? Bo jednak jako junior, który idzie do pierwszej pracy, to zależy też od, nie wiem, od miasta, w którym jesteśmy, od jakiegoś, nie wiem, sezonowo czasami te projekty się pojawiają, prawda? Jeden projekt jakiś się kończy, inny się zaczyna, prawda? Akurat jest gdzieś nabór. No i możemy nie trafić tego, co chcemy, a idąc do pierwszej pracy, no też no, nie możemy tak wybrzydzać. Thank you.